Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. Już tym razem niestety bez Fresha. Jeszcze odcinek nagrywam sam, jest już, wracamy do normy. No cóż, w poprzednim odcinku zapaliśmy sporo Pokémonów Shadowów w tym oto szybie windowym. No i tak, zanim zaczniemy dalej przechodzić w grę, dalej toczyć walki z kolejnymi trenerami, najpierw sobie ustawię troszeczkę skład. No, myślę, że Espeon i Noctowl będą dobre na sam początek. No bo tutaj dalej będziemy się zmagać z kolejnymi trenerkami, które będą miały Pokémony Shadowy. Pewnie o tym nie wiesz, ale się w to bardzo zaangażowałem. Znaczy się... Co? No cóż, w każdym razie siłaczka Lunia chce z nami walczyć i ona z kolei wysadza walki dwa Pokémony, jakimi są Dunspress oraz Octillery. Z czego Octillery jest kolejnym nowym Pokémonem, jest to wyższa forma... Kurde, jak on się nazywał? Remoraida! Właśnie, Remoraida, którego mamy, którego oczyściliśmy z Shadowa w poprzednim filmie. No cóż, a propos oczyszczania, no, przydałoby się oczyścić trochę moich Pokémonów, bo jednak jest sporo Shadowów u mnie i mało które są oczyszczone, więc no, trzeba by się troszeczkę tym zająć. No cóż, przynajmniej dosyć dobrze podziało na tym Octillery. Glare! No cóż, to jest jeden z gorszych ruchów, jakie zna... gorszych dla mnie ruchów, jakie zna Dunspress. Ponieważ Glare jest atakiem paraliżującym. Nie wiem, czy już go mieliśmy okazję zobaczyć, czy też nie. Naprawdę niezwykle wkurzający ruch. Tak, i Fly. Myślę, że to dobije Dunspressa. O, cios krytyczny, no to z pewnością. Więc Dunspress pada. Dobra, jakiego Lonia wyślę kolejnego Pokemona? Kolejnym Pokemonem będzie Masquerain. Masquerain też jest nowym Pokemonem, jest to z kolei wyższa forma Sarskita. Tylko Sarskit był Pokemonem wodno... robak woda, a ten jest z kolei robak lot. No i Octillery używa kolejnego nowego ruchu, jakim jest Octazuka. Jest to niezwykle irytujący ruch wodny, całkiem silny, ale on, jak widzicie, obniża celność, więc tutaj moja hipnotyczna, że tak powiem, strategia no trochę może się nie sprawdzić. No cóż, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, więc Psybeam, żeby wykończyć Octillery, no nie chcę, żeby mi obniżał więcej celności. No tak, Octillery tak dziwnie troszeczkę pada, dosyć taki, jakby to powiedzieć, jakby gumowy Pokémon. No, Pokémon Meduza. Mięczak w końcu, znaczy Meduza, pośrednica, co ja mówię. No i teraz do akcji wchodzi kolejny nowy Pokémon, jaki jest Poliswain. I Poliswain okazuje się być Pokémonem Shadowem. Poliswain jest z kolei wyższą formą Swinuba, czyli Pokémon... robak, lud w ziemia. Więc Poliswainem tutaj trzeba być ostrożnym. Więc dla pewności użyję Reflecta, bo on zna nie tylko Shadow Rush, ale również i Dig i chyba tyle z ataków atakujących. Ale trzeba być najlepiej ostrożnym. Tak, super efektywny Fly. No i używa Shadow Rusha, no to może zaboleć w jego wykonaniu. Poliswain jest Pokémonem z dosyć dobrym atakiem. I też z dosyć dobrą obroną, więc walka z nim może być dosyć trudna. Ale nie mam pewności, czy on przetrwa mojego Psybeama. Myślę, że jednak powinien być w stanie go przetrwać. Ale no coś, trochę ryzyko jest. Dobra, próbujemy. Psybeam i hipnoza. Mimo, że ten ma osobioną celność, no myślę, że ta hipnoza... mam nadzieję, że ta hipnoza trafi. No, Psybeam zabrał akurat HP temu Poliswain. Hej, Poliswain, bo to jest ona. Bogacie na to traf? Nie, dobrze. Wow, Blizzard! Tego ataku, no zapomniałem, że on to zna. Blizzard jest nowym atakiem, jest to atak lodowy, jest to jeden z najsilniejszych ataków lodowych, którego na szczęście Noctowl uniknął, bo byłby na nim super efektywny. No ale cóż, rozdwojony na dwa Pokémony jest dosyć cienki. Dobra, więc zabijmy już w końcu tą Masquerain i zahipnotyzujmy Poliswain. Psybeam! I Masquerain pada. W końcu. Dobra, troszeczkę expa. No, prawie level dla Noctowla. O, i Hypnosis trafia, no po prostu idealnie. Świetnie. Więc Poliswain sobie twardo śpija i my możemy przystąpić do jej łapania. Więc użyjmy Ultra Bola. Poliswain nie jest jak mi zazwyczaj trudnym Pokémonem do złapania, więc powinien się złapać bez większych problemów. A jeszcze w międzyczasie, żeby później nie zanudzać was w filmie,
wyleczę sobie Noctowla, bo on jednak się przyda. Jeszcze będziemy mieli do złapania jednego Shadowa w tym odcinku. Także Ultra Ball! Lecisz! I raz, dwa, trzy i jest! Mamy Polisman. Nigdy nie przypuszczałem, że przegram tak łatwo. No cóż, też bym nie przypuszczał, że wygram... No dobra, przypuszczałem, przyznam się, że wygram tak szybko. Jestem przegrana. Nie będę mogła spojrzeć w twarz Lady Venus. Och, bez przesady. Lady Venus jest miłą osobą. Na pewno ci przybaczy. No dobra. Tam już mieliśmy, może zauważyliście, że jest ostatnia już trenerka tego odcinka. Tu jeszcze mam walizeczkę z itemkami, w której kryją się aż 4 ultrabole. Aż 4, bo chyba w żadnej walizeczce więcej nie było i nie będzie. No i tutaj mamy ostatnią trenerkę. Zapomnij, że przejdziesz koło mnie! Będę chroniła Lady Venus przed tobą! Albo przed wami. Bo jesteśmy we dwójkę. O tym nie należy zapominać. A więc Rider Nilice z nami walczyć i ona z kolei wysadza walki dwa Pokémony, jakimi będą Swiper oraz Lodred. Co nie miałem zmienić, spełna na innego Pokémona, ale tak teraz pomyślałem, że dobrze zrobiłem, że nie zmieniłem. Dlaczego była spawn na Psybeam? A tu jest... Właściwie są chyba kolejne dwa nowe Pokémony. Nie wiem, czy Lautreda widzieliśmy, w każdym razie jest to wyższa forma Wismura. A Swiper jest to kolejny nowy Pokémon, jest to Pokémon Żmija. Jest to bardzo niebezpieczny Pokémon typu trującego. Szczególnie tutaj, w Pokémon Go są ten Swiper zna ruch Body Slam, który może nas spajżować. A tak psychiczny będzie na nim wręcz idealny. Tak, więc tutaj pokonaliśmy pierwszego Pokémona trenerki bez większych problemów. No teraz z akcji wchodzi kolejny nowy Pokémon, jakim jest Sneasel. Pokémon mroczno-lodowy, bardzo, bardzo szybki. No i Sneasel, jak się teraz okazuje, jest Pokémonem Shadowem, którego będę musiał sobie złapać. Lodget używa Swaggera, na szczęście nie trafia. Ten atak oszołamia. No i teraz mam taki dylemat. Nie wiem, czy jakbym przypalił Returnem w Sneasla, on ma wyjątkowo słabą obronę. Czy to go przypadkiem nie wykończy? Otóż mógłbym spróbować użyć... A, w sumie myślę, że może lepszym problemem... Sposobem byłoby wykończenie najpierw Lodreda. Sneasel jest szybszy nawet od Spełna i używa Icy Wind. I jeszcze krytycznie przywalił. Icy Wind ma chyba 100% szans na obniżenie szybkości, więc no to jest dosyć irytujący ruch. 100 albo 90, jakoś tak, ale naprawdę dużo. Coś przynajmniej wykończy Lodreda? Chyba nie. Co to Fly? Wow, wykończył. O dziwo. No ale cóż, to nie jest jeszcze ostatni Pokémon trenerki. Trenerka ma jeszcze bodajże Corsolę. Tak. No niestety Fly na Corsoli będzie wyjątkowo nieefektywny, bo jest to Pokémon kamienny i jeszcze ma dodatkowo duży defense. Super. Super, dobra. Więc Psybeam oczywiście w Corsolę, a ja takedownem Steelwing będzie super efektywny. No i teraz mam dylemat. Nie pamiętam ile mocy ma Steelwing, ale chyba 60. Zaraz dokonamy takich szybkich kalkulacji. 60 razy 2, czyli 120. To mamy 90 plus 50%. No to Steelwing powinien być słabszy, dobra. Miejmy nadzieję, że nie wykończy tutaj tego Sneasla. Łaaa, jeszcze Screech, to mi mocno obniży obronę. Ten Sneasel naprawdę może nieźle namieszać. Dobra, Steelwing, błagam cię, bo nie wykończ go! Łaaa! Zabrało wyjątkowo mało HP. No cóż. O, krytyczny Psybeam. Świetnie! Świetnie, 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 świetnie. I Corsola pada. No, jesteśmy, coś mi się zdaje, na dobrej drodze do złapania tego Sneasla. Ja nie wiem, czy na takich HP nie udałoby mi się go przypadkiem złapać. Dobra, spróbuj użyć Reflecta i Hipnozy. Ataki psychiczne nie działają niby na Pokémonach mrocznych, ale z kolei Hypnozis jest jednym z wyjątków, który właśnie działa. O-o, mamy problem. Dobra, Reflect nam trochę wzmocni obronę. Z tego, co już chyba wspominałem i zdążyli się zauważyć, to jest bardzo trochę. Więc Espeon, nie wiem. A, w turze Espeona w końcu mogę przecież wyleczyć Noctowla. No, idą te potiony, idą, idą. Mógłbym też użyć... No nie, Full Drift to szkoda. Użyjmy Hyper Potiona. 80 HP na plus.
i Hypnosis. Kolejny Shadow Rush, tym razem będzie ze osłabioną nieco siłą, ale mimo wszystko nasz doktor ma obniżony defense, więc no, mimo wszystko to zadaje niemałe obrażenia. Użyjmy Helping Hand, no bo to co nie jest bez większego efektu, ale dobra. A może jednak pomoże w celności, no nie wiem jak to właściwie się ma... Nie wiem, się też chyba Helping Hand pomaga tylko przy atakowaniu. A nie, że zmaga efekt, celność czy coś takiego. No i znowu mamy problem, kolejny Hyper Potion. I tu wszystkie leki zużyję na tych Shadowach po prostu. 123 HP. Noctul! No, zrób to dla mnie, traf! Traf w końcu tego Snizzla, tym hipnozą. Wiem, że to ma tylko 50 celności, ale co tam? No, w końcu! W końcu się udało. Więc teraz będziemy mogli przystąpić do łapania tego Snizzla. Więc itemki, pokebole, ultrabole i jedziemy. Mamy 29, więc tutaj nie powinno być większych problemów ze złapaniem tego Snizzla. Dzisiaj Snizzle też się dosyć łatwo łapie. To nie jest jakiś zazwyczaj trudny do złapania pokebole. No ale może z odrobiną niefartu mi się nie uda go złapać. No dobra, jest raz, dwa, trzy i jest za pierwszym razem. Nie uwierzyłem w siłę swojego szczęścia. Niech ktoś mnie ochroni. No z tego co słyszałem, ty miałaś ochraniać. Damski ochroniarz. Właściwie dziwne, że słowo ochroniarz nie ma damskiego odpowiednika. Po przegranej czuję się, jakbym gdzieś daleko odjeżdżała pociągiem. Aha. No dobra. I tu mamy station, czyli stację. No i na stacji jest Lady Venus oraz jej współpracowniczki. Tak to określę. Zanim ten straszny chłopak zdąży coś nabroić, to skontaktuje się z Janem w Shadow Pokémon Lab. O. Dlaczego goniłeś mnie aż dotąd? To nie fair. A to, że przerabiasz Pokémony, nasze doły, to jest fair? Niedobrze. Nie mogę doprowadzić ich do laboratorium. I gdzieś weszli. A zanim my gdzieś wejdziemy, warto jest się przejść tutaj i wejść tymi środkowymi drzwiami. Nie warto jest oglądać tych pomieszczeń po bokach, bo tylko tutaj coś jest. A co tutaj jest? Tutaj są ciemne okulary, czyli black glasses. A co ten przedmiot robi? Jest to kolejny nowy przedmiot, który wzmacnia siłę ataków typu mrocznego. Dokładniej o... bodajże 25 albo 50% już nie pamiętam. No, ale dokładność. No dobra. Więc Lady Venus weszła tutaj do tej kolejki. Więc gdzie jest Lady Venus? No, tu są klatki, w których prawdopodobnie były przetransportowywane Shadow Pokémony. Cóż za nieludzkie traktowanie. Gdzie jest Lady Venus? Tu jest! Tak łatwo daliście się nabrać. Widzicie? Tu mam klucz do kolejki. Myśleliście, że pozwolę wam użyć pociągu? Papa, tym razem było na poważnie. Nawet nie próbujcie o nie zapomnieć. No i Lady Venus zwiała jak zwykle. Otóż gonimy Lady Venus. Znowu. No i tu coś leży. A co to jest? Tu mamy Subway Key. Czyli jakby klucz do metra, do jakiejś podziemnej kolejki. I właśnie do tej kolejki! Czyli co nas tam interesuje, Lady Venus? Zabawmy się w kolejarza. Czyli wsiadamy do kolejki. Tak, teraz tutaj brakuje klucza. Nie można bez niego operować, ale my ten klucz mamy. Więc teraz śmiało możemy pojechać kolejką. Właśnie to jest taka jakby kolej magnetyczna nowoczesność. I unosząc się w powietrzu, poszło! I dokąd tym zajdziemy? No z tego, co można wywnioskować po tym, co powiedziała Lady Venus, to do laboratorium. No dobra, co my tu mamy? No rozejrzyjmy się. Tu nie ma absolutnie nic. Rui, zawsze musisz mnie tak wkurzać. Zachodzić mi drogę. No i tu mamy jakieś dwóch kolesi. Rui się wcisnęła między nich, ale dobra. Jo, co tam? Coś się zmieniło?
A? Czyli Wales nie powinna dzisiaj tu przyjechać? Ha? Gdzieś widziałem wasze twarze. Właśnie! Czarna lista! To wy, Wes i Rui! Jak się tu dostaliście? To nie powinno mieć miejsca! Nie możemy ich wpuścić do laboratorium! I poszli! No dobra, więc... No Rui... drzwi wywaliły! No okej, wejdźmy, zobaczmy co tu się stało. Ha! Dalej, płaczcie! Nigdy tędy nie przejdziecie! Wow! Czy to trochę nie przesadziliśmy? A już za późno! Dawaj, spadamy! I uciekli. No cóż, tędy nie przejdziemy, no. Wysadzili nam drogę przed nami. Tu coś widzimy, że świeci. Tu mamy Main Gate Key. Czyli klucz do głównej bramy. Skoro jesteśmy w laboratorium, mamy klucz do głównej bramy, to już nie trudno się domyśleć, że to jest chyba ta brama, do której mamy dostęp od zewnątrz. Albo od góry. No cóż, tam mamy też itemek, ale go zbierzemy, jak będziemy mieli okazję tam się dostać. No fajne te drzwi rozwalone wyglądają. Cały czas się ruszają. Też warto jest się przejść tutaj, bo tutaj, tak pod tym zygzaku, dojdziemy do kolejnej walizeczki, w której kryje się U-Disk. TU na pewno nie trudno się domyślić też, że oznacza up, czyli górny kierunek. To znaczy, że UFO może też lecieć do góry w Diantem. No cóż, więc zobaczmy, co się stanie, kiedy polecimy UFO do góry. No, zanim to zrobimy, no najpierw musimy dostać się do Diantem. Najlepiej za pomocą tej kolejki. W sumie nie ma też innej możliwości. Gadam trochę nie od rzeczy. Dobra, więc użyjmy Subway Key again. Znaczy się jeszcze raz. I wracamy do The Under. Fajny jest właśnie motyw z tą kolejką, możemy sobie nią pojechać. Właściwie polecieć. No ale szczegół. No dobra. Więc opuścimy kolejkę. Aha, to nie tędy droga. No i Rui, no, musisz się zawsze cisnąć. Dobra. I teraz możemy właściwie skorzystać z tej oto windy. Teraz niestety ona musi zjechać na dół, bo Lady Venus nią zwiała, nie chciało się jej biec po schodach. No ale od dołu możemy sobie tutaj, no jakby to powiedzieć, nie wiem, przyzwać. Ściągnąć. Szkoda, że tej możliwości nie było od góry, to byśmy nie musieli lecieć tymi schodami. No ale cóż, uroki gry. No dobra, więc opuśćmy to miejsce i zobaczmy, co znajdziemy na górze, jeżeli polecimy UFO-em w górę. Czyli tak, znowu jesteśmy w Koloseum, musimy znowu z niego wyjść. Musimy znowu wsiąść na UFO. UFO-em przelecieć na drugą stronę. Później na drugiej stronie zmienić płytę i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak, teraz użyjmy UpDisk. No i UFO zostało ustawione, żeby lecieć w górę. Więc co będzie się działo? Co będzie się kryło na górze? Dokąd nas ono wyniesie? UFO wyniosło nas... Zaraz, czy to nie jest Pirate? Ha, przenieśliśmy się do wiatraka w Pirate. O, dziwne. Że nikt nawet się nie zorientował, że tędy się dasz latać do Diandre. Dobra, co my tu mamy? A tu mamy, Time Flat! Kolejny flat, dzięki któremu będę mógł oczyścić z Shadowa Pokemona bez praktycznie problemów większych. No dobra, a więc wracamy do The Under z Time Flatem. Ale aż dziwne, że nikt nie wiedział, że on tam jest, że ci snajpersi po prostu musieli iść do Wandera, walczyć z nim, a przecież wystarczyło tylko polecieć pyk w górę i byłoby. Okej, to wszystko w dzisiejszym odcinku serii Pokémon Colosseum. Zapraszam was na kolejny film z serii i nie tylko. No cóż, ja z wami się żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach z serii. To cześć! Pokémon jeszcze pokażę wam później, w swoim czasie.